Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w odcinku specjalnym na dzisiaj, czyli w podsumowaniu roku. Już trzeci raz, no nawet czwarty mogłabym chyba powiedzieć, przychodzi mi robić podsumowanie roku. Muszę przyznać, że to całkiem fajna rzecz, żeby takie coś sobie zrobić. Jako, że jestem twórcą na YouTubie od dobrych kilku lat, to fajnie jest tak, wiecie, od czasu do czasu, czyli chociaż raz w roku, zobaczyć, jak kształtuje się kanał na przestrzeni innych lat i sobie ładnie porównywać fajnie wyniki. No cóż, już przyszedł nam koniec kolejnego roku, roku 2022. No i co? I dochodzę tutaj do podsumowania swoich działań. Zaczniemy może od statystyk na kanale. Możecie je tutaj zobaczyć na wykresie. Jeżeli chodzi o te statystyki, to naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Nie będę tutaj czytać tego wszystkiego, co możecie sami sobie zobaczyć na ekranie. Jestem bardzo zadowolona. Widzę bardzo duży przyrost subskrybentów i już tutaj od razu jeszcze raz, już parę razy was witałam, drodzy widzowie, ale witam jeszcze raz wszystkich nowych. Jestem zadowolona, że kanał osiągnął tak duży wynik. Jestem zadowolona, bo tak naprawdę w tym roku udało się przebić aż 4 progi subskrypcji, czyli próg 300, 350, 400 i 450. No, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem i bardzo mnie to cieszy. W tym roku wypuściłam więcej filmów niż w tamtym. W tym roku jest również więcej wyświetleń na kanale. Tak naprawdę dwukrotnie, praktycznie więcej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku było około 14 tysięcy, teraz jest 27. Filmów wypuściłam więcej. Cóż, wiadomo, miałam troszeczkę chyba jednak więcej czasu. Przez jakiś czas tych filmów było naprawdę dużo, bo chyba pojawiały się nawet codziennie. Jeżeli chodzi o liczbę łapek w górę, komentarzy, łapek w dół jest mniej z tego, co zdążyłam zauważyć, jak robiłam sobie to podsumowanie. Komentarzy jest zdecydowanie więcej, dużo, dużo więcej i to też mnie cieszy, że komentujecie filmy, bo wiem też dzięki temu, co poprawić i no, jest większa interakcja między nami. Łapek w górę też jest zdecydowanie więcej i to też mnie cieszy, bo znaczy, że materiały są na dobrym poziomie. Nie mówię, że idealnym, ale na pewno dobrym. No i co? I jeżeli chodzi o czas oglądania, no to też zdecydowanie więcej tego czasu jest w porównaniu do poprzednich lat. Nawet chyba więcej niż dwukrotnie więcej. Wiadomo, jeżeli chodzi o poprzednie lata, to w ogóle nie ma co mówić, bo tak jak kanał założyłam w 2015 roku, tak chyba pierwszy film pojawił się w 2017. Gdzieś tam w międzyczasie jakieś filmy były, ale usuwałam je na bieżąco, bo mi się po prostu nie podobały. No cóż, tak też i bywa. Ale no co, jeżeli chodzi o takie statystyki na kanale, no to chyba tyle. Jestem bardzo zadowolona i bardzo wam za to dziękuję, bo gdyby nie wy, to na pewno takiego wyniku by się nie udało uzyskać. Chociaż wiadomo, sobie też muszę podziękować, bo troszeczkę więcej serca zaczęłam wkładać w filmy. Zainwestowałam w nowy mikrofon pod koniec bodajże tamtego roku, także naprawdę jest świetnie. Przejdę też teraz do podsumowania takiej mojej sfery prywatnej, sfery życiowej. Jest tego trochę, ale też nie ma tego nie wiadomo jak dużo. Cóż, ten rok muszę przyznać, że był naprawdę udany i to pod względem YouTube'a, i to pod względem mojego życia prywatnego, chociaż było trudno na początku i na początku tak naprawdę tylko ten YouTube mnie ratował. Jak wiecie, pod koniec tamtego roku udało mi się ukończyć kurs projektanta wnętrz, zainteresowałam się branżą architektury. To nie jest typowo architektura budowlana, tylko architektura wnętrz. Niestety nie jestem w stanie iść na studia z architektury, bo studia prywatne kosztują naprawdę spore pieniądze, a na studia publiczne raczej się nie dostanę, bo musiałabym pisać maturę od nowa, przez to, że kiedyś planowałam być całkowicie kimś innym i szłam w ogóle w całkiem inną stronę. Więc tutaj naprawdę mam trudny orzech do zgryzienia. Na początku roku, w styczniu, udało mi się ukończyć kurs projektanta wnętrz ukończyłam w październiku, dekoratora wnętrz. Jest to takie uzupełnienie tak naprawdę kursu projektanta. Troszeczkę więcej rzeczy, jeżeli chodzi o style architektoniczne, takie jeżeli mówimy o urządzaniu wnętrz, nie mówię tutaj o stylach jakichś tam w budowlach i tak dalej. Więc tutaj udało mi się to ukończyć, na pewno urozmaiciło to moją wiedzę i z tego jestem naprawdę, naprawdę zadowolona.
jakbym miała przejść dalej, to tak naprawdę można wziąć pod uwagę taki aspekt życiowy, zdrowotny może bardziej. Od kwietnia zmieniłam sposób żywienia. Dzięki temu udało mi się zgubić część zbędnych kilogramów. Nie są to jeszcze wszystkie, które mam gdzieś tam na sobie, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale jestem zadowolona, bo okazało się, że taki inny sposób żywienia mi dużo lepiej oddziałuje na mój organizm niż żywienie dotychczasowe. Mówiąc konkretniej, zmieniłam tryb żywienia z wysokiej liczby węglowodanów na niską. Nie jest to typowo dieta ketogeniczna, tylko typowo low carb, czyli po prostu niskowęglowodanowa. Okazało się, że naprawdę dobrze się na tym czuję, no i w sumie cieszę się, bo mogę teraz to kontynuować. Co prawda przyszły święta, delikatnie człowiek się wybił z tego rytmu. Wiadomo, sałatka ziemniaczana, sernik, makowiec, wszystko na kruchym cieście, na mące pszennej. No, nie służy mi to, ale szczerze takie święta pokazały mi też, że po prostu warto będzie dalej iść w to, co wcześniej robiłam i jeść zdecydowanie więcej mięsa, warzyw i ograniczyć ryż, makaron, chleb i takie rzeczy. No, nie będę tutaj za dużo o tym gadać, bo to jest w sumie, jeżeli już, to materiał na osobny odcinek, ale tak chciałam tylko napomknąć, że takie coś też mi pomogło i to jest rzecz, z której jestem dumna w tym roku. Następnie mamy to, że w maju dostałam się na staż zorganizowany mi przez Urząd Pracy. Co prawda, sama sobie go, można powiedzieć, zorganizowałam, bo znalazłam sobie pracodawcę i zaczęłam pracować w firmie, w której wcześniej pracowałam jako typowo doradca klienta i to była praca dorywcza, a teraz udało mi się dostać na kurs, na staż sprzedawca / projektant wnętrz. Także pół roku chodziłam na staż, pół roku mam doświadczenia takiego praktycznego, bo teorię miałam już wcześniej z kursów. Także to też na pewno pozwoliło mi stać się atrakcyjniejszą na rynku pracy i z tego powodu też jestem zadowolona. W międzyczasie dostałam się do innej pracy. Zaczęłam tę pracę 1 grudnia, natomiast nasza współpraca zakończyła się po 2 tygodniach z przyczyn prywatnych. Także myślę, że teraz będzie to wszystko dla mnie szansą, te wszystkie umiejętności, to wszystko, cała wiedza, którą zdobyłam na to, że być może zainwestuję w coś własnego i po prostu będę na zlecenia projektować wnętrza. Może założę jakiś drugi kanał na YouTubie, bo planuję to już zrobić od tak naprawdę chyba 2 lat, a dalej to nie zadziałało. No może nie od 2, ale na pewno od roku. Pamiętam, że ten pomysł zrodził mi się w styczniu w tym roku, także już tak naprawdę rok pomysł leży odłogiem i czeka, także może to jest odpowiedni moment, żeby się tym zająć. Także kariera zawodowa dosyć solidnie mi się rozwinęła. Nie jest to aż tak satysfakcjonujące, jak myślałam, bo spodziewałam się, że faktycznie przechodząc do drugiej firmy po stażu będę tam pracowała dużo dłużej, będę zdobywała jeszcze większe doświadczenie, nowe rzeczy. No a tutaj nasza współpraca niestety musiała się zakończyć. Ale cóż, teraz mam szansę, żeby zająć się sobą i spróbować coś na własną rękę. Ostatnią rzeczą, z której jestem bardzo dumna w tym roku, to jest to, że udało mi się troszeczkę odnowić swój, jakby to powiedzieć, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś bodajże w tamtym roku wyszedł dubbing do modyfikacji do Gotika, do modyfikacji Kyrus, gdzie użyczyłam głosu. Tamten projekt niestety się posypał, a tym razem udało mi się w tym roku zdobyć nowego znajomego, pana Robara III, tak się nazywa kanał. Jak się możecie domyślić, kanał dotyczący Gotika dosyć solidnie. Gościu tworzy machinimę do Gotika, więc tutaj też możecie mnie usłyszeć w paru machinimach, bo tam dodaję dubbing swój. Użyczam swojego głosu paru postaciom i możecie mnie tam usłyszeć m.in. w machinimach Trylogia Onar 2, Trylogia Onar Martwi się o koguta, i również użyczyłam głosu na kanale Zuzanna, która też ma jedną machinimę. Nie wiem, czy więcej, czy jedną, przepraszam tutaj za moją niewiedzę. Natomiast tam również użyczyłam i tam machinima się nazywa Konowicz Ucieka. Myślę, że podeślę Wam linki do tych rzeczy w opisie. Tak samo jak podeślę Wam linki do pozostałych podsumowań, czyli z tamtego roku i sprzed jeszcze 2 lat. Tam chyba zaczęliśmy podsumowania od 2019 roku. Także będziecie mieli linki w opisie pod filmem.
No i co? I myślę, że jeżeli chodzi o podsumowanie roku, to byłoby na tyle. W związku z tym chciałabym Wam życzyć już wszystkiego dobrego na nadchodzący rok. Przede wszystkim szczęścia, zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze, jak to wszyscy mówią. Pomyślności, spełnienia marzeń. Część osób, która mnie ogląda, też ma swoje kanały na YouTubie, więc również życzę tutaj wszystkim, żeby im się powiodło, żeby... Wiadomo, kanały się rozrastały, żeby była możliwość zarabiania na filmach, bo to też widać, że nasza praca wtedy ma jakiś taki, może nie tyle, że większy sens, bo dużo osób lubi to dla frajdy i dla hobby, tak jak ja na przykład, już robię to tyle lat, nie mam z tego żadnych profitów pieniężnych, natomiast jest to naprawdę moja pasja. Lubię to robić, bo lubię do Was mówić po prostu i lubię też grać w gry, także to na pewno... To się łączy ze sobą wszystko. Także tutaj Wam życzę wszystkiego najlepszego. No przede wszystkim spełnienia marzeń, bo to jest najważniejsze, żebyśmy spełniali swoje marzenia. I może niekoniecznie życzę Wam, że wiecie, nowy rok, nowa ja, bo czasami warto jest być, cóż, samym sobą i po prostu ewentualnie troszeczkę dojrzeć do pewnych rzeczy, a niekoniecznie zmieniać się o 180 stopni. A cóż, dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam również udanej imprezy sylwestrowej, bo pewnie część z Was będzie spędzała to w gronie rodziny, a część może idzie gdzieś na jakąś imprezkę. Cóż, ja sama będę miała za chwilę gości, także już lecę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dziękuję Wam bardzo, dziękuję Wam. I zachęcam Was również do subskrypcji, do komentarza, do łapki w górę, do łapki w dół również, jeżeli film Wam się nie podobał. Możecie też napisać w komentarzach, co było z nim nie tak. To też bardzo pomaga i nie obrażę się, bo tak naprawdę ważne jest to dla nas, dla twórców, żebyśmy widzieli, czy filmy Wam się podobają, czy nie. Jak się nie podobają, to zawsze można coś w nich podrasować, delikatnie zmienić. Być może na lepsze. Na pewno nie warto się zmieniać na gorsze, jeżeli coś komuś się nie podoba. Cóż, dobra, bo się za bardzo rozgadałam. Powinnam dla Was nagrać jakiegoś vloga, a nie na podsumowaniu się rozgadywać o życiu. Także jeszcze raz Wam dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!